Mateusz, pierwsze pytanie chyba, które też kibice chcieliby ci zadać. Jak twój stan zdrowia? Mój stan zdrowia jest już dobry, już od 2 lub 3 tygodni bodajże trenuję na większych obrotach i jeśli się nic złego nie wydarzy, to pojadę na mecz do Gdańska. Czas absencji twój zbiegł się również z gorszą dyspozycją zespołu. Musiałeś to patrzeć na to wszystko z boku. Wracasz na ostatnie spotkania. Będzie taki większy power w twoim wykonaniu? To zobaczymy. No, ja myślę, że jestem w stanie pomóc w krótkim wymiarze drużynie jeszcze w tych 3 meczach i mam nadzieję, że pokażę, że nie zapomniałem, jak się gra w piłkę i strzelę bramkę, może nie jedną i pomogę jeszcze drużynie zdobyć cenne punkty do końca. Nawiązując jeszcze do wygranej z Legią, to zwycięstwo dało wam taki spokój i już nie patrzycie w dół tabeli? No powiem tak, że na pewno dało się odczuć to, że po tej serii przegranych gdzieś ta przewaga się zmniejszyła, ale pokazaliśmy w odpowiednim momencie przy całym stadionie, że ta ekstraklasa jest potrzebna tutaj dla Mielca, dla nas wszystkich, dla zawodników, dla wszystkich tutaj, więc bardzo, bardzo ta wygrana dużo dała teraz, myślę, spokoju, ale też motywacji do tego, że jesteśmy w stanie w tych 3 ostatnich kolejkach zdobyć jeszcze dużo punktów. Nasz najbliższy rywal wciąż walczy o europejskie puchary. My za to możemy sobie zapewnić w 100% utrzymanie. Jakiego meczu się ty spodziewasz i na co możemy liczyć w tym spotkaniu? Myślę, że dla kibiców to będzie ciekawy mecz, bo Lechia Gdańsk u siebie gra bardzo ofensywnie. My też potrafimy stworzyć ciekawe i emocjonujące widowisko, więc najważniejsze, żeby na końcu, żebyśmy punkty przywieźli z Gdańska i chyba każdy kibic na to liczy, a styl może zejść na dalszy plan. Pokuśmy się jeszcze małe typowanie. Jaki wynik przewidujesz w Gdańsku i dlaczego w 80 minucie to właśnie ty bramkę głową zdobędziesz dla Stali? No bardzo bym sobie życzył, żebym strzelił bramkę i żebyśmy wygrali. Nie będę typował meczu i wyniku. Chciałbym wejść w tym spotkaniu i przypomnieć się kibicom i też dać sobie radość za ten czas, który musiałem niestety odczekać, aby znowu wrócić do grania, więc mocno wierzę, że uderzę nawet z głowy.